18 czerwca w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzyńskiej Loży odbył się wernisaż wystawy malarstwa kętrzynianina Konrada Żukowskiego, obecnie studenta Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Na wystawie zatytułowanej Przebudzenie można obejrzeć pejzaże powiatu kętrzyńskiego. Ekspozycję można oglądać do 17 września. Pejzaże jest to mój ulubiony motyw i zawsze będąc w domu, tak jak teraz jestem, zawsze staram się do nich wracać i po prostu sprawia mi to największą przyjemność rysowanie i malowanie tych motywów. Czy malując z kolei te motywy odkrywasz w realnych krajobrazach coś nowego, czego nie dostrzegałeś wcześniej patrząc zwykłym okiem? Teraz na pewno malując krajobrazy po takim treningu, który odbyłem w Akademii Sztuk Pięknych Jana Matejki w Krakowie, to na pewno widzę o wiele więcej barw i po prostu jest mi o wiele łatwiej malować z pleneru. No właśnie, czy osobom zainteresowanym sztukami plastycznymi polecasz studiowanie w tym kierunku, chociażby na Akademii Sztuk Pięknych? Tak, polecam, naprawdę są to genialne studia, można się bardzo dużo nauczyć. Sam nawet do końca nie wierzyłem, ile mogę się nauczyć przez jeden rok. Jest w ogóle takie nieosiągalne coś. Skąd u Ciebie wzięła się ta właśnie plastyczna pasja? Ja od dziecka malowałem, może na początku moja babcia bardzo mnie zachęcała do malowania i jakoś później coraz dalej te pasje rozwijałem.